Sebastian Mierzwa, witam serdecznie na szlagierowo.pl. To drugi marcowy wieczór. Przed Wami finał Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl o numerze 800+30. Wyróżnienia, dyplomy dla wykonawcy teledysku szlagieru i super szlagieru, no i oczywiście debiutu roku już przyznane. A w dzisiejszym studiu pojawi się laureat debiutu 2023 roku, LSS, czyli Edek Dworniczek. Człowiek, który najbardziej zapracował się przez 2023 rok w Liście Śląskich Szlagierów na to, żeby szafnąć właśnie ta nagroda. Edek Dworniczek! Robią, robią i się narobią. Szalenie jest mi miło, drodzy Państwo, otrzymać tą właśnie nagrodę. W dzisiejszym programie, prócz klachów z gośćmi, będziemy mieli też propozycję do Was, czyli 4 szlagiery na rok 2024, które to mają trafić do Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl. A będzie to szlagier Piosenka na dobre dni. Dobrych dni jest zawsze więcej niż tych złych, wierzę w to mocno. Pierwsza miłość. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Siła w nas. Jest ta siła w nas. Razem dziś uratujemy świat. Oraz optymiści są weselsi. Optymiści są weselsi. To powszechnie znana rzecz. Te propozycje już w całości w drugiej części naszego programu. Tyś mnie podrywała, co chwila tu oczka mi mrugała. Jeszcze tyś kusik słałaś ustami. O, ja, coś się dzieje między nami. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego to kokieta. Słodko rzesie marmelada, z żoną będzie zwada. Oj la i jakaj mój dom, 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 dom. Z żoną będzie zwada. Wabisz tą fryzurą. Nie, 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 ty cierpiesz na mnie urok. Serce ciśnie, boś ty jedna jedyną. O, dej, 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 guzikami dziewczyno. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego to kokieta. Słodko rzesie marmelada, z żoną będzie zwada. Oj la i jakaj mój dom, z żoną będzie zwada. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego co kokieta. Słodko rzesie marmelada, z żoną będzie zwada. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Z ciebie rakieta, nie dość tego co kokieta. Słodko, że
jesteś jak marmelada, z żoną będzie zwaga. Oj, lalija, kaj mój dom, z żoną będzie zwaga. Ciebie wesoło, rój motyli w brzuchu mam. Twa uroda, pogoda, promień słońca, lata, czar. Myślę, spojrzyj dzisiaj na mnie, dam jej dar. A ja mam dziś apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Amor słodki pomaga, gdy spojrzałeś w oczy me. Strzała w serca trafiła, zwierzy romans ktoś nam gra. Uwierzyłeś w me słowa, że już razem zawsze my. Szczera radość, czysta miłość dana nam. A ja mam dziś apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A już troski, panie i panowie, zaproszę na przegląd top 10 z poprzedniego tygodnia. To finał 800+29. 10. Wesoło biesiada, Joje z Działcha ze Śląska. Na 9. Café i Latte, duo Aneta i Norbert. Pozycja numer 8, Edek Dworniczek, Odyseja do Gwiazd. Na 7. Chris Oxford, duo Taka będzie wiosna. 6. Virginia i Tim Fabian. Szlagier na 5, Nie murze się nie da, Karpowicz Family. Na 4, Tomasz Gołowacz i jego szlagier Szczęście. Plac z numerem 3, Lava Arkady Band. Na pozycji z numerem 2, Śpiewaj z nami, Bernadety Kowalski. Finał o numerze 800+29, no tutaj na fotelu lidera zasiadł szlagier. Nie przestanę kochać ciebie, Dawida Janiaka. W tym podsumowaniu na fotelu lidera następuje zmiana. Kaje zasiadł, laureat teledysku 2023 roku, Nie przestanę kochać ciebie. Nie przestanę kochać ciebie, nie wywiniesz się z mych rąk, już nie. Opowiem, posłuchajcie, panie i panowie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest, dzisiaj gdzie?
Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie? Familoki, gdzieś tam na Giszowcu, tak wspomina chłopak o swym ojcu. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton, już nie słychać, gdzie dziś one są. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton, już nie słychać, gdzie dziś one są. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Na organkach starzyk grał jak z nut, na barburkę order dali mu. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy, Śląsku, do mnie wróć. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy, Śląsku, do mnie wróć. Wróć prawdziwy, Śląsku, do mnie wróć. Zatrzymajcie więc ten czas, który ciągle goni nas. My przesłanie, któż powie, jak zły sen wciąż goni mnie. A więc proszę jeszcze raz, zatrzymajcie dziś ten czas. A już Terocki, kolejny radiowy finał, tym razem 561, więc przenosimy się do Kępna. Witam serdecznie. 561 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo odbyło się w minioną niedzielę na antenie Radia Sud. A jak ono wyglądało? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 Golden Mix, kto się czubi, ten się lubi. Na 9 Arkadia Band Lawa. 8 Wesoła Biesiada, jo jest dziołcha ze Śląska. Na miejscu 7 Kamraty, Tanecznym Krokiem. Na miejscu 6 duet Romantika, Apetyt na miłość. Na miejscu 5 duo Aneta i Norbert, Café Latte. Miejsce 4 to Aldona i Tim Fabian, Ręce w górę. Na 3 Karpowicz Family, Nie mów, że się nie da. Miejsce 2 w tym tygodniu zajął Dawid Janiek z piosenką Nie przestanę kochać ciebie. I na miejscu 1 Chris Oxford Duo, Taka będzie wiosna. No i właśnie tak wygląda w całości 561 notowanie. Ja za dziś dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Ten finał zamknął na fotelu lidera szlagier 2023 roku, Taka będzie wiosna, w wykonaniu Chrisa Oxford Duo. Chris będzie gościem w następnym finale radiowej listy w Kępnie. Zdarza się, czasami nie masz dnia. Czepiasz się, o wszystko jesteś zła. Oboje wiemy już, gdy sprzeczka jest tuż, tuż. Krótka burza oczyści niebo z chmur. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie. Ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest.
nas żałuje swoich słów. Bo jest nam trochę wstyd za niepotrzebny zgrzyt, ale miłość ma czasem ostry smak. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie. Ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie. Ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. To na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Kolejny koncert Listy Śląskich Szlagierów przed nami. Na Kery to już zaproszą Teroski, a będzie on 26 maja 2024 roku w Chorzowskim Centrum Kultury. Kaj też będziemy świętować Szlagierowy Dzień Mamy. Koncert premierowy debiutanckiej płyty Edka Dworniczka, Moja Nadzieja. A gośćmi Edka będą między innymi Tim Fabian, Harmonik, Zbyszek Lemański i Gabi Gold. A koncert byda prowadził jo osobiście. Informacje o biletach znajdziecie na szlagierowo.pl, a teraz bardzo ważna informacja, a więc powiem uwaga! Do każdego biletu płyta Edka Dworniczka, Moja Nadzieja, gratis. W rytmach tej muzyki jakaś magia jest, już od pierwszych taktów tańczyć ja się chcę. Z nami więc zaszalej i rozerwij się, młodość w duszy ukryta jest. Ręce w górę, bawmy się, ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens, ręce w górę, jest okej. Przyjdzie taki dzień, że z nami nie zaśpiewasz i nie zatańczysz też. Z nami zatańcz więc całą noc i dzień, i nieważne ile masz lat, PESEL liczbą jest, serce wskaże wiek, dusza młoda. Zaproszenie jest do wspólnej zabawy, bit zaprasza cię. Z nami więc zaszalej i rozerwij się, młodość w duszy ukryta jest. Ręce w górę, bawmy się, ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens, ręce w górę, jest okej. Bo przyjdzie taki moment, bo przyjdzie taki dzień, że serce będzie chciało, a ciało powie nie. Z nami zatańcz więc całą noc i dzień, i nieważne ile masz.
się ręce w górę. Dobrze jest, ręce w górę. To ma sens, ręce w górę. Jest okej. Pamiętacie koncertowe show z sierpnia 2023 roku na Szlagier Top Festiwalu? Się pocałować, proszę, choć jeden raz. Bo to są mądre słowa, właśnie mi o to szło. Tu dobra wiadomość, w tym roku druga edycja właśnie tego festiwalu. Żeby wiedzieć więcej na ten temat, musicie śledzić nasz facebookowy profil na szlagierowo.pl. Na zawsze.
szlagierowym studiu laureat debiutu 2023 roku Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl Edek Dworniczek, witam cię serdecznie. Bardzo mi miło, witam cię również. Edek, w rękach nagroda, o tej nagrodzie właśnie teraz, bo tak, dyplomy, wyróżnienia, nagrody, statuetki. Działo się. Rozumiał, ile takich wisi już u ciebie na ścianie, albo stoi na kominku? No mogę powiedzieć, że jeden z takich dyplomów już jako Blue Party żeśmy kiedyś otrzymali, także ten będzie właściwie drugi. Drugi. I rozumiem, że na ta chwila ten jako najświeższy jest najważniejszy. Oczywiście, że tak. To jest, bo to jest mój. Ten jest mój, taki mój. No dobra, teraz o tych emocjach. Kiedy to odbiera się ta nagroda, no na scenie okej, rozumiem, to wszyscy widzą, ale kiedy schodzi się ze sceny i już są, że się w garderobie i te emocje wtedy? To są takie rzeczy, których się właściwie ciężko o tym powiedzieć, bo to są emocje, które siedzą gdzieś wewnątrz i wiesz jak to jest, że jest taki moment, gdzie nie dowierzysz jeszcze, że to się naprawdę wydarzyło. Ta duma taka przy okazji, no bo jednak człowiek z siebie jest trochę zadowolony bardziej w takim momencie, bo robisz coś, robisz, ktoś to zauważył, to jest niesamowite, także tu wielkie podziękowania. Edek Dworniczek, państwo zauważyliście, że jest razem z nami, zostańcie wy z nami po dalszą część wywiadu już za moment. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Edek, ciężko, że się pracował w 2023 roku, czyli należało się szlagierowe wyróżnienie, one już na twoim koncie, ale za tobą też właśnie ta ciężka robota, czyli studio nagrań, teledyski, premierowo płyta, sesje zdjęciowe, cała ta otoczka, która jest promocyjną otoczką wokół tego wydawnictwa, które ma się pojawić, zawsze musi też być. Czy te wszystkie działania zaczęły już kiełkować, odnosić już jakiś mały sukces? No właśnie zaczęły już, dlatego że mam bardzo duże wsparcie, wiesz, wśród wszystkich słuchaczy, naszych fanów. Powiem, że docierają do mnie i wiadomości takie prywatne tutaj na Facebooku, pod postami, jest coraz więcej osób, które doceniają, chwalą bardzo, mówią, że im się to podoba, więc no to są te najlepsze jakby elementy właśnie tej całej promocji. Robisz coś, robisz, wydaje ci się, że, znaczy komuś mogłoby się wydawać, że to jest z jednej strony łatwa robota, wiadomo, że nie, bo jest to dosyć trudne, jest to wymagające, dużo czasu na to trzeba poświęcić. No, wiele tutaj jest takich różnych zagadnień, włącznie z rodzinnymi, które trzeba trochę poświęcić. I w tym momencie, kiedy jest ten zwrot w drugą stronę, no to jest ten najlepszy moment. I ten moment już nastąpił. Właśnie go czuję. Takim momentem też będzie koncert promujący twoje najświeższe wydawnictwo, pierwsze wydawnictwo i właśnie o tym koncercie już za chwilę. Jest jak kojący ciepły deszcz.